Długobrat brat jest to informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2022. Przepraszam. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi. Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją. Komisja do Spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku Publicznego. Członek komisji Tomasz Kryniewicki poprosił o skierowanie pisma z zapytaniem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, czy prowadzone są przeglądy instalacji hydrantowych na terenie miasta. Stanowisko burmistrza miasta. Burmistrz miasta informuje, że pismo w przedmiotowej sprawie zostało wysłane do przedsiębiorstwa komunalnego spółka ZOO w Bielsku Podlaskim. Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją. Komisja Finansów i Budżetu Miasta zapoznała się z przedłożoną informacją. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2022.